W tym wideo opowiem Ci o ciekawej, a w zasadzie bardzo nieciekawej dla Ciebie sytuacji, kiedy idąc do różnych lekarzy w jakiejś często banalnej sprawie zdrowotnej, jakieś rutynowe postępowanie, nagle dostajesz wybitnie naciągane rozpoznanie, które często gęsto jest przyczyną skierowania Cię do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i przymusowych badań, które mogą skutkować utratą ciężko zdobytego prawa jazdy, które być może nawet potrzebne Ci jest do pracy czy do jakichś innych ważnych celów. Sprawa najczęściej dotyczy urzędów państwowych, ZUS-u, MOPS-u, różnych komisji wojskowych, no ale teoretycznie może być to każdy inny lekarz lub instytucja państwowa, na przykład prokuratura, policja, a nawet życzliwy sąsiad. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania internautki, której toż to kłopoty zaczęły się po zwykłej kontroli zwolnienia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS, no nawiasem mówiąc zakończonej uznaniem zasadności tegoż to zwolnienia, czyli cudownie uzdrowiona nie została. Panie doktorze, otóż stwardnienia rozsianego nie mam, padaczki nie mam, cukrzycy nie mam, nadciśnienia nie mam, generalnie jestem zdrowa jak byk, wzrok idealny, no nie tak jak mój. No ale jestem na czarnej liście, bo pan w ZUS-ie, seksuolog zresztą, stwierdził po przeprowadzonym badaniu neurologicznym, że nie mogę prowadzić pojazdów, bo mam padaczkę. Byłam przebadana na neurologii i kardiologii wzdłuż i wszerz, w poprzek, serce zdrowe jak dzwon, mózg zdrowy. Natomiast moja neurolog, do której chodzę, pomimo że nie chce już na mnie więcej patrzeć, nie chce mnie już więcej widzieć, a ja i tak chodzę, bo chcę dowodów na to, że naprawdę jestem zdrowa. No i ta neurolog wydała mi zaświadczenie, że nie mam padaczki, że nigdy nie zemdlałam, no bo to jest święta prawda. Ale i tak dostałam prawko terminowe po badaniach w WOMP-ie tylko na rok, no i teraz ten termin roczny mi się niedługo kończy. Czuję się idealnie, badania wymuszane przeze mnie nic nie wskazują, no ale w związku z tym, że mam padaczkę, oczywiście urojoną przez innych lekarzy, nie dostanę prawka dłużej niż na rok. No, o co w tym wszystkim chodzi? Może mi pan wystawi na dłużej, czekam na odpowiedź. Reasumując tą całą sytuację, no, często gęsto bywa tak, że ktoś nie za bardzo może załatwić sprawę, ale nie po Twojej myśli, czyli nie może załatwić sprawę po swojej myśli, no, ale potrafi Ci dokuczyć w jakiś inny sposób. No, czyli w tym przypadku chodziło o to, że nie mógł podważyć zwolnienia lekarskiego. Natomiast stare przysłowie mówi, jak nie kijem go to pałką, no i przysłowia są mądrością narodu, narodu polskiego i musisz wiedzieć, że będąc natrętnym pacjentem czy petentem narażasz się na jakieś nieprzewidywalne wcześniej przez siebie sankcje. Pamiętam w swoim czasie, jak to komisje wojskowe nie mogą dać sobie radę z poborowymi, których było cała kupa z rozpoznaną padaczką czy z jakimś tam schorzeniem psychicznym, alkoholizmem. No, kierowały sprawę do wydziałów komunikacji, no i co? Sprawiedliwość została wymierzona z reguły w postaci zabranego prawka. Natomiast co możesz zrobić w takiej no, nieciekawej sytuacji? Jeżeli cierpisz na jakieś poważniejsze schorzenie, czyli tą padaczkę, alkoholizm, czy tam jakieś inne, to z reguły stracisz prawko. Raczej to prawko stracisz. Natomiast jeżeli diagnoza jest naciągana, tak powiedzmy w jakiś sposób była wymyślona do innych celów, czy załatwiona do innych celów, to i tak musisz się poddać badaniom w WOMP, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, bo bez tego utracisz to prawko, utracisz ten dokument w trybie administracyjnym. Nikt nie będzie dociekał, czy masz rację, czy nie. Po prostu ruszyła procedura, nie poddasz się, 3 miesiące tracisz prawko. Karą zamierzoną przez tego, kto Cię kierował, jest już sam koszt badań. No, jeżeli dostaniesz dokument terminowy, no, potem oczywiście jest to tylko kwestia opinii specjalisty z danej dziedziny medycyny,
oraz badania lekarza uprawnionego, czyli mitręga po raz drugi, koszt po raz drugi. No i oczywiście wymiana dokumentu po roku, czy tam po jakimś czasie również kosztuje. Wynik oczywiście może być różny, bo pewne diagnozy, jak ta przysłowiowa padaczka, alkoholizm, nawet te nietrafione, są zdecydowaną stygmą dla pacjenta. Później problemem może być asekuracyjna postawa lekarzy, no i trudno się jej dziwić, bo w końcu ktoś tą padaczkę rozpoznał, nie rozpoznał szewc, no z całym szacunkiem dla szewców, tylko rozpoznał jakiś inny lekarz, prawda? No a potem powiedzmy, jest padaczka, czy jest alkoholizm, tutaj kierowca kategorii C, kierowca ciężarówki, no i jak toż takiego człowieka dopuścić do prowadzenia kilkudziesięciotonowego tira. W praktyce, swojej praktyce miałem kilka takich osób, które zwróciły się do mnie o poradę po różnych takich przejściach. No, na dwoje babka wróży, jednym mogłem pomóc, drudzy musieli się tylko zadowolić wyjaśnieniem jakiejś tej sytuacji, wytłumaczeniem dlaczego było tak, a nie inaczej, i jakąś ogólną poradą, czyli dobre rady, sobie sława, zasady. Tak czy owak, warto, aby się zastanowił nad konsekwencjami jakichś swoich działań. No, przykładowo, jeżeli załatwiłeś sobie zwolnienie ze służby wojskowej na padaczkę lub na alkoholizm, to raczej nie przechwalaj się tym sąsiadowi, koledze z pracy, no, szczególnie sąsiadowi, z którym kłócisz się o przysłowiową miedzę, koledze z pracy, z którym walczysz o jeden stołek w korporacji czy w małej firmie, w której będą zwolnienia grupowe, no czy powiedzmy częsty powód eksmałżonce walczącej o podwyższenie alimentu lub obecnej małżonce, ale w trakcie rozwodu. Są duże szanse, że ta dama będzie wiedziała, jak to wykorzystać i gdzie napisać, aby cię to osobiście i dotkliwie dotknęło, zabolało. Także na tym kończę. Jeżeli ci się to wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka. Temat traktuję troszeczkę jako wywoławczy, w sumie do dyskusji. Ogólnie mi tak chodzi o postępowanie, o jakieś przypadki, kiedy jesteś karany pośrednio za swoje jakieś różne domniemane przewinienia, ale nie za to, co stanowi istotę sprawy. Czyli za główną rzecz cię nie ukarali, ale że tak powiem z boku ci tam ktoś kuksańca sprzedał. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie wpadnij na moją stronę internetową badanialekarskiekierowców.pl. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Jeżeli znasz jakiś taki przypadek podobny do schematu opisanego w tym filmiku, oczywiście nie bój się napisać coś poniżej, skomentować. Każdy twój komentarz może pomóc jakiejś innej osobie rozwiązać być może podobny problem.